Cześć, witajcie. Na początek dzisiaj króciutko. Konrad ma ciekawy przypadek. Tak się porobiło, że zmieniałem sobie operatora z Plusa na Orange'a. Dostałem tak jakoś po północy SMS-a, że bym sobie zmienił kartę, bo mi zmieniło i tak dalej. Ułożyłem nową kartę. Mówię, dobra, po północy nie będę do nikogo wydzwaniał. Wysłałem sobie SMS-a z bramki. Doszedł, stwierdziłem, że wszystko w porządku, poszedłem spać. Rano dostałem SMS-y, że nie można się do mnie dodzwonić. No, zacząłem odzwaniać i była taka dziwna sprawa, że jak próbowałem odzwonić, to tak, przez 15 sekund cisza w telefonie, nic się nie dzieje, a potem normalnie zaczęło wybierać. Natomiast do mnie dodzwonić nadal się nie można było. Zgłosiliśmy reklamację, reklamacja stwierdziła, że wszystko jest w porządku, że w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Potem się okazało, że jednak się czasami można do mnie dodzwonić. Takie mieliśmy podejrzenie, że jak ja do kogoś zadzwonię, to on może do mnie oddzwonić, ale to nie do końca tak chciało działać. No i tak gdzieś następnego dnia zgłosiliśmy drugą reklamację, no to poradzili nam, żebyśmy sprawdzili ustawienia telefonu. No i jak wlazłem w te ustawienia telefonu, to coś mi tknęło i wyłączyłem LTE. I jak wyłączyłem LTE, to wszystko zaczęło działać w porządku. Można się do mnie dodzwonić, ja jak dzwonię, to nie mam tego laga 15-sekundowego. Włączam LTE, sprawa wraca do normy. No dobrze, zgłosiliśmy trzecią reklamację, poradzili mi, żebym sobie zaktualizował telefon. Hehe, mój telefon, aktualizację tam 3 lata temu ostatnie. I teraz najlepsze, jakiego telefonu używasz? Przypomnij. LG Wine Smart. To jest klapka. Klapka z Androidem sprzed ładnych paru lat, bodajże z 2015 roku. Ale ma LTE. Się nie zawodzi. Ale ma już LTE. No sprawdziliśmy jeszcze tak dla porządku, tą kartę włożyliśmy w jakiś taki bardziej współczesny telefon, no i tam wszystko działa, wszystko jest w porządku, czyli to nie jest kwestia karty SIM. W Plusie ten telefon działał z LTE i nie było problemu. Podejrzewam, że Orange wykorzystuje jakieś coś, czego nie umie mój telefon. Może... A Plus tego nie wykorzystywał. A pasma sprawdzałeś? No ale wiesz co, nie, bo to LTE jako takie mi działa. Internet mi chodzi. Internet jest. A, to jeszcze najlepsze. No. To już w ogóle wesoło. Internet mi chodzi. Od taka ciekawostka. Także jeżeli ktoś ma stary telefon, to znaczy na tyle stary, że może stwarzać bardzo problemy. Ale już z LTE i ma jakieś dziwne jazdy w Orange'u, to niech spróbuje to LTE wyłączyć. Tak, wtedy zacznie działać, a my do tego tematu szerzej wrócimy, kiedy otrzymamy jakieś konkretniejsze informacje od Orange, ponieważ po prostu zapytałem rzecznika prasowego Orange, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. No i czekamy na odpowiedź od niego, jak sprawdzi, co się zadziało, to wam powiemy dokładnie, gdzie leżał problem i jak go rozwiązać. No nie no, rozwiązanie jest takie, żeby wyłączyć LTE. Ale to nie jest idealne rozwiązanie. Ja mówię, jak go rozwiązać w sposób idealny, nie zmieniając telefonu oczywiście. Także do tematu wrócimy. Dzisiaj go tylko zapowiadamy. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Serwus, cześć. Cześć.